Olu, bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać. Zawsze na takich filmikach mam roześmianą buzię, wszyscy się z tego śmieją, ale ja naprawdę bardzo mocno... Tak się bardzo cieszę. Tak się bardzo cieszę, że po wielu próbach udało nam się spotkać z kolejnym niesamowitym sportowcem, wielkim autorytetem, niesamowitą osobowością, tak? Jak to Michał powiedział, najbardziej utytułowana, więc bardzo dziękuję. A tym bardziej cieszę się, że spotkaliśmy się w kontekście naszego projektu stacjasport.pl. I mogę zdradzić, że poparłaś projekt. Jak to zwykle w takim. Nie mogłabym inaczej, tak? Jakbyś mogła ludziom powiedzieć, co o nim myślisz. No to już pewnie już mnie znacie. Ola Socha, jestem szablistką. Sport to jest moje życie. Sport nauczył mnie wiele, przede wszystkim mnie wychował, a więc jeżeli mnie oglądacie, a mnie oglądacie teraz, zachęcam Was do odwiedzenia stacjasport.pl. Jest to skarbnica wiedzy na temat aktywności fizycznej w Waszym mieście, w Waszym regionie. Możecie się dowiedzieć, gdzie możecie daną dyscyplinę trenować, gdzie możecie udać się i zobaczyć, jak to się jest, zobaczyć sport od kuchni, bo w zdrowym ciele zdrowy duch. Także popieram taką inicjatywę całym swoim sercem. Wchodźcie na stacjasport.pl i wybierajcie swoją dyscyplinę sportu i zachęcam Was do aktywności fizycznej. Zgrywajmy się na sport.